Witam wszystkich. Dzisiaj zabiorę Was na kolejną moją wyprawę. Tym razem będzie to tabor kolejowy w Gliwicach. Miejsce to wybrałem ze względu na to, że wziąłem z sobą dzisiaj dwóch siostrzeńców. A jest to miejsce bezpieczne dość, dlatego nie było problemu, żeby ich zabrać z sobą. Zapraszam na nasze wspólne zwiedzanie. Ale czekajcie, odwróćcie się do mnie. No. Zapraszamy na film. Zaczniemy od lokomotywy. Sprawdzimy, jak wygląda od środka. Jest ona bardzo stara, więc nie liczymy na jakieś niesamowite widoki. W okolicy znajduje się bardzo dużo obiektów. Postaramy się je dzisiaj zwiedzić. Na ile wystarczy czasu, na tyle pozwiedzamy. Alan zaczął od eksploracji toalety. Uważaj, żebyś nie spadł nigdzie. Jak widzicie, niewiele tu pozostało. Wszystko jest porozwalane. Dzień dobry. Nie jesteśmy tutaj pierwsi. Także nie będzie aż tak ciekawie. No. O, są mi miejsca. Chłopaki sobie odpoczną teraz. Odpocznijcie sobie parę minut. Ej, siedźcie tu, a ja pójdę z tamtej strony. Daj lampkę na was, dam. Tak, a ja pójdę z tamtej strony. A ja zajmę się dalej nagrywaniem. Który z was prowadzi? No. Już mamy 2 minutki. Zobaczymy, czy ja tu zajdę do góry. Tych małych rozbójników. O. Tam coś mają, tam robią, tam przerabiają chyba pociąg. Dlatego musimy być cicho, bo tam ktoś jest. Dobrze. Jest tutaj bardzo łatwe dojście, więc każdy na spokojnie może sobie tutaj podejść. Uwaga na dziury wszędzie. Ja już Natan. Tutaj jest taki kołowrotek do skręcania. Ale... Ej, Natan, Ameryka skręca. No, to my idziemy tam do przodu. Dobra. Sprawdzimy jeszcze, jak wygląda to z góry. Jednak trzeba uważać, bo pociąg jest przerdzewiały. Dlatego nie będziemy chodzić po górze. Ej, duchy. Od dali widać wieżę ciśni, do której też się dostanę. Może nie w tym odcinku, ale w następnym. Rozwalone. Nie bój się, ale to jest trochę wysoko. Ale wejdź sobie tu. Czekaj, ja wejdę tutaj.
Dobra. To by było chyba na tyle. Teraz udamy się w inne miejsca w okolicy. No, idę. Fajnie tam było. Ja wiem, ale jak tam jakaś część spadnie z góry. A to już się zapadło już. Zobaczę. Tam jest? Tak, nie, tam się nie zapadło. Tak, o, tu. A tam zapadło się. No, widać. Tam nie idźcie, tam nie. Bo tam ktoś łazi. Po drodze znaleźliśmy zatopiony tunel. Jakieś przejście. Stój, powoli. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda bliżej. O kurde. Woda. Idziemy naokoło. Tędy nie przejdziemy. Uwaga, żebyś się nie spadli ty. Ja się nie boję Hello! Ziomek! Jak widać, niestety dalej nie przejdziemy. Nie jesteśmy zaopatrzeni w wodery, także na tym skończymy. Teraz zmierzamy do kolejnego opuszczonego obiektu. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale sprawdzimy i tak, jak wygląda od wewnątrz. Bo nie wiadomo, co tam jest w środku. Najpierw ja idę. I co tam może być? Nie co, a kto? Chodźcie. Ej, co tam robisz? Widać, Alan robi za przewodnika. Cały czas musi być z przodu. Coś mi się wydaje, że za kilka lat będzie z nas dobry team. I w końcu nie będę chodził sam. I tu już będziemy wychodzić na zewnątrz. Sprawdzimy, co tutaj jest w okolicy. Ale chyba będziemy wracać tą samą drogą. Tu mamy jakiś tunelik. Wejdź tam i zobaczmy dalej tym. W tym momencie przyda się Alan, bo zmieści się w każdą dziurę. Ja ci lampą zaświecę. A nie chodź tam, tylko zobacz. Nic tam nie ma ciekawego. Dobra, już poczekaj. Tam nie działa. Wychodząc już, zauważyłem przedziwny sprzęt. Nie mam pojęcia, do czego służy, ale pewnie kilka osób z was będzie wiedziało. Dobra, idziemy. Na dzisiaj to by było tyle. I zapraszam na moje kolejne filmiki. Jeśli się podobało, subskrybujcie mój kanał, zostawcie jakąś łapkę. Na razie. Pociąg, ale mam wiem, że auto, jak auto, to może być ochrona.